Ja, no to witamy na Palenicy. Dzisiaj kiedy to jest? 23 lutego? No chyba ja. 23. W każdym razie sobota. Witamy w Palenicy. Warunki no bardzo dobre. Mróz wreszcie trzymie. Chociaż ponoć nie na długo, ale dzisiaj było 9 stopni mrozu i widać, że dali trzymie. Także takiego ciepełka jak tydzień temu, ani dwa tygodnie temu nie ma. Całe szczęście, bo przynajmniej sezon narciarski się wydłużył. Chociaż jeszcze w porównaniu z poprzednim sezonem to mi brakuje jednej skrajzy, ale jest szansa, że jutro też tak będzie, także się zrównamy. Przyznam się szczerze, że nie do końca rozumiem fakt jechać wyciągiem tam anazot i nawet z niego nie wsiadać. Te jakieś godą warunki dzisiaj są bardzo dobre. Jedynie te przetarcia tam trochę się dają we znaki, ale no faktem te temperatury po ponad 10 stopni, no to jednak swoje zrobiły. Mało tego, jeszcze popadało deszczem, także to jest cud, że sam nie ma lodu.
Aha, dzisiaj jeździmy 4 godziny. Bo są dobre warunki. Trzeba korzystać. Ja nie skomentuję tego. To jest tylko, żeby się no, chyba przejechać wyciągiem. Tam a nazad. A przecież lepiej iść z buta, jak to się go do. Skiraj żyjemy na palenicy, widać, że śnieg. Na dużo zlos, ale na stoku warunki jeszcze całkiem niezłe. 4 stopnie mrozu pokazuje, rano było minus 9. Także udaje się jeszcze to utrzymać, ale niestety idą ciepłe dni. 15 stopni ma być, dlatego też no, może być ciężko. Z tym śniegiem. Teraz tam będzie widać Soszów. Widać Stożek. Za drzew wyłania się stacja narciarska Soszów. A po prawej Antolia. A jeszcze tam widać, że armaty idą na stoku stok. Ja tak się składał, że mamy już 9 po pierwszej. Tam widać Czantoria. Palenica. Cały czas widać te ubytki śniega. I ostatni wyjazd mamy. Mróz trzymie i dobrze. Pytanie, czy jutro tu będzie? Możliwe, że jednak będzie jutro inny stok. Możliwe, że będzie to Czantoria. Ale jeśli chodzi o palenica w tym sezonie, to spisują się tutaj z utrzymaniem tego stoku, spisują się na medal. Może to jest efekt tego nowego ratraka. Raczej na pewno, ale w ogóle utrzymują stok w tym sezonie super. Troszkę lodu się teraz zrobiło, ale to jest nic. I w ogóle utrzymać stok w takich temperaturach, jakie były i jakie będą, rzędu ponad 10 stopni, to jest wyczyn niezły. Także brawo palenica. Tak trzymajcie. No i oczywiście w następnym sezonie też tu będę, co nie oznacza, że jeszcze w tym nie przewiduję tutaj być. Jak tylko warunki będą pozwalały, chociaż no nie oszukujmy się, w tym tygodniu ma być 13-14 stopni. Także będzie ciężko, zwłaszcza, że tam już widać takie przetopy. To oczywiście jest na razie zamarznięte, bo trzymie mróz, ale no pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. Powiem szczerze, że lubię tutaj jeździć na palenicę, bo tu idzie fajnie pojeździć. Słuchajcie, jest sobota. Pierwsze po południu i widzicie, że tak specjalnie ludzi nie ma, ale stok jest przygotowany bardzo dobrze. Ceny no, takie same jak Kaindzy, ale tu naprawdę idzie fajnie pojeździć.
wyciąg może trochę przedpotopowy, ale to akurat nie ma znaczenia. Dobrze chodzi, także jest ok. Nawet bym powiedział, że ten wyciąg chodzi szybciej jak te wyciągi nowoczesne, co są w szczyrku. No to ostatni raz zsiadłem na wyciągu. Teraz pojadę na dół.